Poniedziałek, 10 czerwca, czas na główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, zapraszam. 6 europosłów z województwa śląskiego zasiądzie w Parlamencie Europejskim. Znane są już oficjalne wyniki niedzielnych wyborów, w których niekwestionowanym liderem w regionie okazała się Koalicja Obywatelska, zyskując ponad 41% poparcia. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, a trzecie Konfederacja. Co ciekawe, w poniedziałek jako jedyni swoje wyniki skomentowali właśnie posłowie Koalicji Obywatelskiej. Fatima Orlińska. Koalicja Obywatelska do Parlamentu Europejskiego wprowadzi z województwa śląskiego 3 posłów. Ponad 330 tysięcy głosów dostał pochodzący z Gliwic Borys Budka, który tym samym osiągnął najlepszy wynik w kraju. W poniedziałek podczas konferencji prasowej europoseł elekt zadeklarował, że w Brukseli będzie walczył również o śląskie sprawy. Daliśmy radę w wyborach, ale teraz dużo większe wyzwanie, czyli walka o środki na sprawiedliwą transformację, by to, co zapoczątkowano tutaj w województwie śląskim, miało swoją kontynuację. To jest przede wszystkim praca nad bezpieczeństwem całej Unii Europejskiej, bo bezpieczeństwo Unii Europejskiej to również bezpieczeństwo Polski, a bezpieczeństwo Polski to bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Przed nami wyzwania dotyczące tego, by w Parlamencie Europejskim zbudować silną koalicję ugrupowań prodemokratycznych. Drugi wynik na liście Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim osiągnął Łukasz Kochut, który dotychczas był europosłem Nowej Lewicy. Kochut, walczący o sprawy języka i tożsamości Ślązaków, zdobył poparcie ponad 107 tysięcy wyborców. 2 razy mniej, bo niespełna 55 tysięcy głosów mieszkańcy województwa oddali na Mirosławę Nykiel z Bielska-Białej. Będę chciała ubiegać się o, to na pewno będzie wszystko jeszcze do ustalenia, ale o pracę w komisji ITRE będę chciała, ponieważ cały czas w gospodarce i rozwoju pracuję w Sejmie od 18 lat i w Komisji Energii, więc będę chciała wykorzystać to swoje doświadczenie, żeby przenieść na grunt europejski, a Państwo wiecie, jak to ważne jest właśnie dla naszego województwa śląskiego. Z województwa śląskiego do Brukseli i Strasburga pojadą ponadto Patryk Jaki i Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marcin Sypniewski z Konfederacji. Wprawdzie ani Jaki, ani Sypniewski nie pochodzą z województwa śląskiego, ale właśnie tu walczyli o mandat europosła. Ten ostatni wygrał ze swoim kolegą z listy Dobromirem Sośnierzem o 49 głosów. Dla Konfederacji niedzielne wybory to duży sukces, zwłaszcza po słabym wyniku w wyborach do Sejmu i Senatu. Być może część postulatów, które były proponowane w ramach Zielonego Ładu, do końca nie została przedyskutowana, jeżeli chodzi o konsekwencje społeczne, jeżeli chodzi o konsekwencje ekonomiczne, ale w moim przekonaniu jest to kierunek, który trudno będzie już w tej chwili zatrzymać. Oczywiście wejście ugrupowań skrajnej prawicy do Parlamentu Europejskiego na pewno będą przeszkadzały tej debacie, co nie zmienia jednak faktu, że być może spowodują nieco poważniejsze zrównoważenie i wyważenie tej dyskusji, co ostatecznie może przynieść rezultat pozytywny. Niedzielne wybory zakończyły się porażką Lewicy i Trzeciej Drogi zarówno w skali kraju, jak i województwa śląskiego. Mandatów nie zdobyli nawet liderzy list tych ugrupowań, czyli Maciej Konieczny i Michał Gramatyka. Nieprzyjemny incydent na zakończenie 3-dniowych urodzin Sosnowca. Ostatniego dnia imprezy, tuż po zakończeniu koncertów, doszło, jak mówią świadkowie, do bójki. Poszkodowany został młody mężczyzna, którego jeszcze na miejscu reanimowano. Prokuratura rejonowa w Sosnowcu wszczęła w tej sprawie śledztwo. Fatima Orlińska. Na razie zbyt wielu szczegółów tej sprawy prokuratura nie ujawnia. Badane są różne wersje. Wykonane zostały oględziny na miejscu zdarzenia. Przesłuchano również kilku świadków. Według informacji przekazywanych przez sosnowiecką policję, zgłoszenie o pobiciu wpłynęło do komendy około godziny 22 w niedzielę. Policjanci po dotarciu na miejsce zastali leżącego 28-letniego mężczyznę, mieszkańca Jastrzębia Zdroju. Na miejsce zadysponowano również straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował mężczyznę do szpitala. Na miejscu policjanci wykonali szereg niezbędnych czynności, które są konieczne do wyjaśnienia sprawy. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz ich sprawców. Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania nie mogę przekazać więcej informacji. Z informacji uzyskanych od naocznych świadków wiemy, że grupa kilku osób zaatakowała mężczyznę. Jak można było usłyszeć w tłumie, poszło o pieniądze za e-papierosa, jednak informacji tych na razie nie potwierdzają służby. Świadkowie, którzy widzieli bójkę, mówili, że 28-latek był kopany po głowie przez grupę mężczyzn. O tym, że sprawców mogło być kilku, mówi również znajomy kobiety, która wezwała karetkę i sprawdzała puls leżącemu na ziemi mężczyźnie z obrażeniami głowy. Oddychał, puls miał, więc sądziliśmy, że sytuacja jest
jakkolwiek stabilna. I po prostu czekaliśmy na przyjazd karetki. Urazy nie wyglądały na uderzenie z pięści. To obok leżała butelka. Podejrzewam, że mogła to zostać użyta butelka. Nie jestem pewny, ale mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że obok niego leżało pod nim roztłuczone szkło. Kiedy też staliśmy obok i czekaliśmy już ze znajomymi na przyjazd karetki, gdzieś w tłumie usłyszałem krzyki, że uciekajcie stąd, bo chłopak chyba zszedł. Głos jakiejś dziewczyny, prawdopodobnie do właśnie sprawców tego zdarzenia. Wokół miejsca zdarzenia zebrał się spory tłum, który rozganiała ochrona. Zespół medyczny, który przyjechał na miejsce, rozpoczął reanimację mężczyzny. Jak wiemy z nieoficjalnych źródeł, te podejmowano przynajmniej dwukrotnie. Wbrew komentarzom, które pojawiają się w internecie, mężczyzna żyje, ale jego stan jest ciężki. Zbyt duża prędkość i niedostosowanie do warunków panujących na drodze, a także nieodpowiedni strój to najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem motocyklistów. Wraz z początkiem sezonu wzrasta liczba niebezpiecznych zdarzeń, w których biorą udział kierujący motocyklami. Tylko w czasie minionego weekendu na śląskich drogach doszło do 3 śmiertelnych wypadków z udziałem motocyklistów. Magda Sincewicz. Bieruń, Czechowice, Dziedzice i Ochaby. 3 różne historie z tym samym tragicznym finałem. Powody wypadków były różne. Nieprawidłowo wykonany manewr zawracania przez samochód dostawczy, wyprzedzanie na ostatnią chwilę i niezachowanie bezpiecznej odległości. W ostatni weekend na śląskich drogach doszło do 340 kolizji i 14 wypadków. 3 osoby straciły życie, a 18 zostało rannych. Ofiary tych zdarzeń, spośród nich to 2 motocykliści i 1 pasażerka kierującego motocyklem. Uważajmy, sezon motocyklowy jest w pełni i na drogach pojawiło się dużo jednośladów, więc należy zwracać uwagę, patrzeć bacznie w lusterka, aby zachować tą czujność na drodze. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Przypominają też o tym ci, którzy na co dzień kształcą kierowców. W otwartym w marcu tego roku Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach można wziąć udział w symulacji wypadku z udziałem motocyklisty. W prawdziwym życiu czasu na reakcję jest jeszcze mniej. Motocykl jest, bym powiedział, takim dość specyficznym pojazdem, bo mały, niewidoczny i okropnie szybki. I niejednokrotnie kierujący samochodem jest zaskoczony tym, że ten motocykl pojawia się właściwie znikąd. Przy gorszych warunkach pogodowych też ten motocykl jest mniej widoczny. Może się nam schować gdzieś za słupkiem przy skręcie, więc naprawdę trzeba uważać. Najbardziej muszą jednak uważać sami motocykliści, którzy nie mają przecież na drodze żadnej ochrony. Żeby w sytuacji awaryjnej dotrzeć nie tylko do nich jak najszybciej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach kupiło 2 motoambulanse z pełnym wyposażeniem do ratowania życia. Ratownicy medyczni też mają swoje spostrzeżenia na temat zachowań motocyklistów. Bardzo często bywa tak, że nawet doświadczeni kierowcy jednośladów mają problem z utrzymaniem równowagi czy zastosowaniem się do obecnie panujących przepisów, czyli jadą za szybko, źle wchodzą w zakręty. No, widzimy potem tego efekty, przykre efekty. Do najczęstszych urazów u motocyklistów należą obrażenia twarzoczaszki, klatki piersiowej, kończyn czy narządów wewnętrznych, które nierzadko kończą się zgonem. Już po raz drugi telewizja TVS współorganizowała koncert dla katowickich seniorów. Mimo że aura nie rozpieszczała, w Parku Kościuszki zebrała się całkiem spora grupa fanów muzyki i zupy pomidorowej. Karolina Komada. Zadowolenie na twarzach i radość w sercu. Katowiccy seniorzy aktywnie angażują się w różne zajęcia. Mamy warsztaty, spotykamy się. Teraz była ostatnio taki pan, nas uczył słuszne oddychanie, dostaliśmy pulsometry. Także jest fajnie, jest okej, dbają o nas. A oprócz warsztatów są też na przykład koncerty plenerowe. W Parku Kościuszki odbył się 2 wiosenny koncert telewizja TVS katowickim seniorom. Tylko z tobą, każda chwila cieszy mnie. Mimo niepogody wykonawcy śląskiej sceny muzycznej zapewnili seniorom wiele wrażeń. Telewizji TVS bardzo zależy, żeby właśnie mówić, ale nie tylko o seniorach, ale żeby włączyć ich aktywnie i też takie programy już w przyszłości mamy do realizacji, że seniorzy będą aktywnymi uczestnikami tychże programów i koncertów i programów edukacyjnych, także szeroko będziemy tutaj razem działać.
Mieszkańcy Katowic mogą skorzystać ze szkoleń cyfrowych, nauki, obsługi smartfonów i usług Złotej Rączki. Miasto zwiększa wachlarz inicjatyw dla seniorów, bo zmieniają się ich oczekiwania i potrzeby. Myślę, że to, co jest kluczowe dla nas, to fakt, że widzimy, że seniorzy chcą po prostu z tego korzystać. Dzisiaj, proszę pamiętać, seniorzy to już nie są tacy seniorzy, jakich my pamiętamy, naszych dziadków, którzy siedzieli w domach. Seniorzy dzisiaj są niezwykle aktywni i poszukują różnych form spędzania czasu, a miasto Katowice stara się jak najbogatszą ofertę przedstawiać. Dla starszych ludzi ważne jest to, że ktoś ich dostrzega. Czujemy się potrzebne. Lepiej nam się żyje, weselej nam się żyje wśród naszych pań. Także bardzo jesteśmy zadowolone. Zapominamy o tym, że nas coś tam boli, czy nie boli, czy jakieś mamy problemy. Podczas koncertu seniorzy mogli zjeść ciepły posiłek przygotowany przez Fundację Wolne Miejsce. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałek. Jutro czekamy o stałych porach. Zapraszam, do zobaczenia.